I jeszcze jedna nominacja w konkursie Książka Roku. Tym razem, co za ulga, chuda, chuda właśnie broszurka, zeszyt, która też dużo mówi o tym, że właściwie te laury ilustratorskie nie zawsze trafiają do rąk autorów takich tłustych dzieł, tylko czasami tą sprawność ilustratorską, pomysłowość można odnaleźć w takich oto cienkich zeszytach, które jednakże są tak ładnie zakomponowane i tak pomysłowo zilustrowane, że mają wartość książki, jakby no, osobnego dzieła ilustratorskiego, bez dwóch zdań. Dla porządku wspomnę o tym, że ten zeszyt jest jakby takim bonusem, dodatkiem do książki Foto z misiem, książki jakby non-fiction, która dokumentuje nasze zdjęcia z misiami, które autorki zgromadziły i które są arcyciekawe, niemniej w ogóle nie aspirują do tytułu Książki Roku IBBY w kategorii ilustratorskiej, ponieważ tutaj w tej książce o ilustracji de facto mówić się nie da, natomiast tutaj jak najbardziej, tak? To jest ten dodatek, to jest ten bonusik, który towarzyszy dziecku po to, żeby po lekturze książki mogło jakby bawić się taką, czy to kolorowanką, czy jak to nazwać. No w każdym razie dość, że ilustratorka tej książki bardzo ładnie wyważyła te wyimki ze zdjęć z misiem i to przetransponowała na język ilustracji, co dało taki po prostu prościutki, smaczny i zabawny efekt, tak? Sposób, w jaki zrównoważone zostały te dwa media, fotografia i ilustracja, jakby zasłużył na uwagę. Ponieważ też oczywiście znamy inne przykłady użycia fotografii w ilustracji i zawsze to jest obarczone pewnym ryzykiem, poprzez jakby brak, że nasycenie nie takie, że zdjęcie jako takie zawsze konkuruje silnie z ilustracją i wygrywa z nią. A tutaj ilustratorka bardzo roztropnie wyważyła te dwa narzędzia, te dwa media. Jeszcze tylko przypomnę, że koncepcja, że ilustracja i projekt graficzny to pani Magdalena Koziak-Podsiadło, tak? Przepraszam, powinnam od tego zacząć. Jednym słowem, przypomnę, mała książeczka, ale bardzo smaczna, profesjonalnie zilustrowana i naprawdę interesująca. Nominacja.